Cześć, dzisiaj tak króciutko na temat inwertu zbożowego. Ja sam kiedyś byłem na etapie szukania jakichś informacji, zatem może komuś taki filmik się przyda. Mam nawłoć, zatem karmię pszczoły dosyć późno. Dzisiaj mamy 18 września bodajże. Pszczoły u mnie dostały dopiero pierwszą porcję syropu. Początkowo pszczoły karmiłem inwertem buraczanym i to tym lepsiejszym. No niestety on jest po prostu irracjonalnie drogi. Kiedyś natknąłem się na inwert zbożowy. Było to dla mnie w ogóle zaskoczenie, że coś takiego występuje. Szukałem na jego temat jakichś tam informacji na temat przydatności dla pszczół. Niewiele, powiem szczerze, znalazłem. Pytałem również sprzedawcy. Nie pałał wielkim entuzjazmem. Natomiast powiem tak, od 3 lat karmię pszczoły inwertem najtańszym z możliwych, czyli zbożowym, kompletnie bez żadnych dodatków ziołowych, bo też i takie występują w handlu. I mogę powiedzieć tyle, że pszczoły dobrze pobierają, pszczoły dobrze zimują. Nie mam problemów z jakimś skrystalizowanym, zapleśniałym pokarmem na wiosnę. Na wiosnę nie mam również problemów z jakąś tam biegunką. Do wad chyba w porównaniu do cukru i do inwertu buraczanego mogę zaliczyć to, że pszczoły jednak mniej euforycznie go pobierają, aczkolwiek pobierają. Natomiast przy niższych temperaturach zewnętrznych, takie mam przynajmniej odczucie, pobierają go zdecydowanie słabiej. Co więcej, ja się też specjalnie nie pieszczę, to jest rozpieczętowany inwert z zakarmiania ubiegłorocznego. Normalnie przetrzymał cały rok. Nie sfermentował, to jak mówię, nie szczypie się, nie pieszcza się, pszczoły go w tym roku dostaną. To słuchajcie, jest tyle ode mnie. Temat zakarmiania jest stosunkowo prosty. Cukier, inwerty, może ktoś będzie szukał akurat informacji w tym temacie, tak jak ja kiedyś szukałem. 3 sezony, u mnie się sprawdza. To tyle, cześć.